Fizjoterapia jest moim zdaniem super rozwiniętą dziedziną medycyny i ciągle rozwijającą się. Pacjentów takich gabinetowych, no to głównie jednak są to pacjenci ortopedyczni, bólowi. Najliczniejszą grupą są to ludzie z problemami kręgosłupowymi jednak. Od odcinka szyjnego, czyli jakieś napięciowe bóle głowy, dyskopatie szyjne, migreny, no i też ten dół lędźwiowy, no to wtedy jakieś zmiany zwyrodnieniowe, dyskopatie, rwy kulszowe. To są takie rzeczy, z którymi głównie pacjenci przychodzą. Coraz bardziej liczną grupą pacjentów są dzieciaki. Głównie są to wady postawy. Tutaj po sąsiedzku opiekujemy się dziećmi z klubu piłkarskiego Progres Gorzów. Tam to są głównie już urazy przeciążeniowe. Młodzi sportowcy, no to często jakieś tam kontuzje się zdarzają. Najliczniejszą grupą są pacjenci kręgosłupowi, takich można nazwać, czyli właśnie te problemy z kręgosłupem, to są pracownicy biurowi, gdzieś tam spięte właśnie górne części kręgosłupa, właśnie bóle głowy. Też, znaczy no to z tym kojarzymy właśnie w fizjoterapii generalnie, ale też taką być może coś, co zaskoczy tutaj ludzi, którzy właśnie nie wiedzą, czym się zajmujemy, no to jest coraz bardziej liczna grupa pacjentów, gdzie możemy zastosować terapię wisceralną, czyli wszystkiego rodzaju jakieś tam refluksy, jakieś zgagi, więc to też jest taka dziedzina, gdzie no coraz bardziej właśnie się rozwijamy, więc możemy coraz to nowych pacjentów z coraz to innymi problemami przyjmować. Każda pierwsza wizyta z pacjentem, z nowym pacjentem, to przede wszystkim zebranie obszernego wywiadu medycznego, zapoznanie się ze wszystkimi, jeżeli pacjent posiada, ze wszystkimi badaniami obrazowymi, ze wszelką diagnostyką wcześniej wykonaną, odnośnie tego, z czym pacjent przychodzi. Po pierwszej wizycie pacjent jest w stanie już odczuć wyraźną poprawę, jednak no też każdy jest inny, więc tego obiecać nie jestem w stanie. Jednak też dla zachowania jakiegoś dłuższego efektu wskazane jest jednak kilka wizyt u fizjoterapeuty.